Co u ciebie, Marta? Jak ci dzisiaj dzień minął? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku, tak. W obornikach zrobiłyśmy z koleżankami głównie i z kolegą małe demo. Było git. Czyli dzisiaj demo było. Dzisiaj niedziela była pracująca, tak? Nie było przerwy. No, jest kampania, no to tak, jeszcze 2 tygodnie, odliczam naprawdę każdą pojedynczą godzinę. No ja dzisiaj też zrobiłem polityczną rzecz, czyli przeniosłem się do Krakowa do głosowania, żeby móc sobie głosować tutaj. Super, bardzo polecam właśnie pójście tą drogą dla wszystkich, którzy jeszcze nie wybrali miejsca i nie doogarniali no właśnie, oficjalnych ścieżek do głosowania. Okay, czyli rozumiem, że ty już też masz wybrany swój lokal do głosowania. No tak, ja jestem zameldowana w stałym miejscu, więc tu nie muszę się zastanawiać długo. No bo też słyszałem, że dużo Tak ludzi będzie wygląda. kombinowało, w sensie szukało jakichś takich tam, gdzie bardziej, mniej się opłaca i tak dalej, ale chyba to nie jest ten No cel, ja żeby. generalnie, wiesz, wszystkich zachęcam do tego, że jak im się gdzieś tam nie podoba, to ja zapraszam na wycieczkę do okręgu wyborczego numer 3, do Wrocławia, do Obornik, do Trzebnicy, do Żmigrodu, nie, do... No, jest tutaj dużo, dużo takich miejsc, gdzie można dojechać i na mnie zagłosować. A, czyli Wrocław, okej. Okay. Czyli jak ktoś szuka, można krasnale pooglądać i Tak jest. jakoś jest. Dobra, okej, okay, jest 20, możemy w sumie ruszać, myślę, powolutku. Więc zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać trochę o wyborach, tak? I o tym, czy warto postawić na panią Martę w zbliżających się właśnie wyborach, tak? Marta, kandydujesz pewnie to nie będzie zagadką, ale... Z Wrocławia, okręg wyborczy numer 3, z listy Nowej Lewicy, z miejsca drugiego. Tak, okej. To jest lista wyborcza, komitet numer 3, tak, lista Okay. wyborcza Komitet numer numer 3. 3, numer 2. Okej. Okay. Więc mamy przygotowane 7 wątków, które sami przygotowaliśmy do rozważenia, które uważamy za istotne, i kolejnych ponad 10, o które zapytaliście wy przez ostatnią dobę na moim Instagramie, była taka okazja. No i co? No i chyba możemy zaczynać powolutku, tak? Myślę, że tematy są dość ważne i takie wątki, które warto by było poruszyć. Więc tak, pomyślałem o tym, że zaczniemy od zdrowia psychicznego, bo w Polsce jest to temat dość kruchy. Jakby, no nie można udawać, że jest to coś na wysokim poziomie w Polsce, nie jesteśmy wzorem do naśladowania. No i warto by było zapytać Ciebie, jaki jest pomysł Twój, jaki jest pomysł Lewicy na to, jak to poprawić, co zmienić i co w ogóle o tym sądzisz? Ja jestem sama osobą korzystającą, leczącą się psychiatrycznie. Ja jestem osobą z ADHD zdiagnozowanym, w związku z czym no, przez większość czasu potrzebuję leków. I zarówno diagnoza, jak i wizyty, jak i recepty. Mam wszystko pełnopłatne, prywatne i tak dalej. I ja mogę. To jest duży, spory wydatek, ale szczęśliwie mnie stać. Z dostępnością już samych leków nie jest lekko. Natomiast cała reszta opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce to jest dramat. To jest naprawdę. Ja nie wiem, mam wrażenie, że o tym wszyscy wiedzą. To znaczy, może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę ze skali problemu. Bo jak słyszałam wypowiedź psychiatry dziecięcego, który stwierdził, że właściwie obecnie wszyscy uczniowie, począwszy od podstawówki i uczennice, wymagają co najmniej terapii, się kwalifikują, albo już leczenia. I właściwie nie ma dzieci, które nie wymagałyby jakiegoś wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, to jest dramat. A to nie jest tak, że to jest tylko problem dzieci i młodzieży, to jest też problem dorosłych. I jak słyszę wypowiedzi, że w Polsce jest fantastycznie, w ogóle jest wszystko git, no przecież, no może trochę problemu z mieszkalnictwem, nie? Ale pracy jest dużo i w ogóle, no, kraina mlekiem i miodem płynącym, jak ktoś chce, to może.
No to mnie trochę szlak trafia, bo ja to widzę inaczej i widzę tą rzeczywistość i te masy ludzi z problemami. I wiesz, pierwszy próg jest taki, że trzeba sobie uświadomić, że tak, to się już kwalifikuje i wymagasz pomocy i powinieneś tę pomoc dostać. A drugi próg jest taki, no to teraz, jak już wiesz, że powinieneś, no to proszę, zapraszam, kombinuj, gdzie się zapisać, kto ci udzieli pomocy. I póki to są rzeczy, które jeszcze, wiesz, jeszcze jesteś na siłach ogarnąć, no to trudno, poczekasz kilka miesięcy na wizytę, nie? Albo lepiej. Natomiast jeżeli to są sytuacje takie bardzo, bardzo nagłe i dramatyczne i daleko posunięte, to ja znam już opowieści ludzi, którzy sprzedawali mieszkania, bo w sumie cała, na przykład, żeby dziecku pomóc w dużym kryzysie, bo te wszystkie takie doraźne potrzeby były drogie i prywatnie opłacane. To nie wystarczy mieć pieniądze, jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie pójść i jak i tak dalej. I tak. Nie, to jest po prostu złe. Więc po pierwsze, lewica mówi, że trzeba o tym zacząć mówić i edukować, i my chcemy po pierwsze i najważniejsze zacząć poprawiać edukację i szkolnictwo w Polsce, tak, że oprócz rzetelnego seksedu, co się też wszystkim przyda, później dorosłym również, to psychoedukację i taką świadomość tego, że są momenty. Po pierwsze, jak dbać i zabezpieczać swój dobrostan, i po drugie, od małego uczyć, kiedy i jak sięgać po pomoc, nie? A druga rzecz, oczywiście, zwiększenie budżetu przeznaczanego na ochronę zdrowia, no bo z pustego i Salomon nie naleje, i tak. I tak to wygląda. A to jest proces, bo to nie tylko są pieniądze, to jest też działanie na pewność tego, że można się kształcić i szukać pracy w zawodzie psychiatry, psychiatrki czy psycholożki, psychologa, że to jest coś, co warto robić i te kadry wymagają rozwoju, kształcenia i tak dalej, więc to jest proces i to trzeba zacząć robić szybko, bo my jesteśmy w strasznym społecznie, jesteśmy w strasznym stanie. Czyli nie popierasz raczej pomysłu Konfederacji na 3,5 tysiąca z prywatnej służby zdrowia, tak? Nawet na 4200, jakby to było, to też nie. Mnie to zawsze wzrusza. Ja wiem, że jak się jest pięknym, młodym, wiesz, boli cię kolano czasami, bo masz siniaka, to właściwie po co komu lekarz, a generalnie nie. No, świetnie. Natomiast to taka wizja świata, że nie wiem, 4000, 3,5, czy jakakolwiek taka kwota. Tak naprawdę jakakolwiek kwota. Naprawdę jakakolwiek kwota, którą moglibyśmy dostawać jako nasz bon. Nie wiem, w chmurze mieć czy cokolwiek na wydatki związane z ochroną zdrowia i z leczeniem, są totalnie niewystarczające, jeżeli się dzieją rzeczy. No bo to są już wtedy naprawdę drogie zabawy. Jesteśmy teraz na TikToku, streamujemy, nie? No Na tak. TikToku jest seria takich filmików o właśnie. Wprowadzenie chyba do tego wątku brzmiało, co ci pokazać. To było do Amerykanów, Amerykanek kierowane pytanie, co ci uświadomiło, że Stany Zjednoczone cię zniszczyły, i to były głównie do ludzi, oczywiście, którzy mieszkają poza Stanami, a się w Stanach urodzili czy tam wychowali. I to były główne opowieści o tym, że przyjechali do Europy na studia, do pracy, cokolwiek. I mieli ataki paniki, jeżeli musieli skorzystać z ochrony zdrowia, czy tam zadzwonić po karetkę i tak dalej. To z mojej perspektywy, to dla mnie to jest stres, czy ona przyjedzie, tak? Czy na czas zawiezie. A dla nich to jest stres, że ona w ogóle ktoś po to zadzwonił. Oni do końca życia będą musieli spłacać kredyty. I to jest właśnie piękno prywatnych ubezpieczeń, tych wszystkich bonów i takich rzeczy, więc nie, nie. No tak, Nie. no teraz chyba jedyny problem jest taki, czy benzyna będzie w karetce, nie? Czy da radę przyjechać? Chociaż przecież jest taka super tania.
No tak, no ale to też mój znajomy, znaczy właśnie oglądałem taki podcast, gdzie gościu studiował w amerykańskim koledżu i właśnie mówił, że to jest szaleństwo, że nawet on, jako że miał stypendium i mógł, i w tym stypendium była ubezpieczenie zdrowotne, to i tak musiał każdą wizytę zapłacić, nie wiem, 20-30 dolarów, nie? Taka po prostu wizyta, gdzie my po prostu dzwonimy sobie wieczorem na infolinię, nie? Że to za każdym razem po prostu płacisz ogromne pieniądze, a no a stawka godzinowa albo nie istnieje, albo jest po prostu jakaś śmiechu warta, więc no dla większości to jest po prostu dramat. No tak, tak. To ludzie tracą domy, zadłużają się na wiele pokoleń na przyszłość po to, żeby no, sfinansować leczenie. No, no nie, nie. Tak nie działa. Najbogatszy okay. Kraj trzeciego świata, tak. Tutaj trochę się pojawił wątek chyba jakiegoś naszego przeciwnika, ale możemy w sumie o tym porozmawiać, bo właśnie drugim tematem jest prawo aborcyjne. I to, co lewica postuluje, jakie są zmiany, które byście chcieli wprowadzić. Czy wracamy do porozumienia, czy raczej już idziemy... To się nazywa kompromis. Tak, to kompromis. Jest kompromis zawarty pomiędzy panami w garniturach, a panami w sukienkach. Nie, nie wracamy do tego. Jak już mamy coś do naprawienia, a jest tego dużo, to naprawmy to tak już na stałe, a nie prowizorka. A na stałe to znaczy, że każda osoba będąca w ciąży przed 12 tygodniem, czy do 12 tygodnia tej ciąży, może zdecydować o jej terminacji z różnych, z jakichkolwiek względów, tak? I to jest absolutne prawo tych osób, absolutne prawo kobiet i do tego dążymy. Czyli do 12, okej. Okay. Myślę, że to jest akurat temat, który dość jasno jest określony przez lewicę od początku i chyba jest to dość jasne stanowisko lewicy, trochę też koalicja mówi, ale tak troszkę kręci noskiem, więc wiadomo, że póki jest w opozycji, to popiera, potem będzie posłuchany. Później sprawdzimy. Tak. Nie, tak. Później sprawdzimy, bo ponoć jest tak, że już w ogóle będzie super, no zobaczymy. Kto się zatrzaśnie, kto wyjmie kartę. Kto do głosowania. Tak? Ktoś źle przeczyta numer głosowania. No, tam się różne rzeczy dzieją. Kto stwierdzi, że Polacy i Polki jeszcze nie są na te rozwiązania gotowi, bo to też jest mój ulubione w ogóle hasło. A Polacy zawsze są nie gotowi. Tylko jak potem się dzieje, nagle to się okazuje, że większość jest za. Weszło, nie? No ze światopoglądowych rzeczy myślę, że też warto wspomnieć o mniejszościach seksualnych, o LGBT, o tym, jakie podejście ma lewica. Jaki masz stosunek? No i jaki ty masz stosunek do tego? Czy może w twoim otoczeniu są osoby? W moim otoczeniu jest bardzo dużo osób spod tęczowego parasola. Mam dzieci spod tęczowego parasola. Także jest mi to jak najbardziej bliski temat. Może przez to właśnie najbliższy. Chciałabym, żeby były bezpieczne. I żeby były szanowane i żyło im się dobrze i były... miały prawo do poczucia, do spełnienia, do dobrego życia, takiego zwyczajnego, jakie mają wszystkie osoby nie będące pod tęczowym parasolem, tak? No i więc jako lewica jesteśmy za tym, żeby po pierwsze, bo mi się to cały czas rzuca w oczy, zmienić prawo. I zakazać mowy nienawiści ze względu na orientację. Bo to jest dramat. To jest coś, co na codziennie ja uważam, że zabija ludzi. I realnie zabija ludzi bycie narażonym na jadowity, zły, szkalujący, zaszczuwający język. I to jest coś, co absolutnie bardzo szybko powinniśmy zrobić. I to myślę, że jesteśmy w stanie bardzo szybko to przez Sejm przepuścić, bo to jest chyba oczywiste. To ja myślę, że to nie można powiedzieć, że Polacy nie są gotowi na to, żeby kogoś nie obrażać i nie zaszczuwać. Nie? To w ten sposób się tego nie da obronić. No, jako lewica jesteśmy chyba jedyną póki co partią, która ma oficjalnie, że żądamy i chcemy wprowadzić równość małżeńską, nie tylko związki partnerskie. No bo to jest część normalnego życia i chcemy, żeby każda osoba w Polsce mogła normalnie żyć. I to by było fajne.
Ale na przykład, tak spytam bardziej prywatnie, ty z doświadczenia jako mama widzisz, że twoje dzieci spotykają się z jakimiś trudnościami, na przykład w szkole, czy w życiu teraz, w aktualnej społeczeństwie? Wiesz co? Zdefiniuj trudności, bo słyszenie tramwajów, pociągów, w autobusie jakichś obraźliwych haseł, to jest trudność, nie? To jest trudność. I tego oczywiście pewnie nie da się zmienić, bo to wymaga rzetelnej edukacji seksualnej w szkole i to jest proces, ale to się pogorszyło przez ostatnie lata, głównie przez to, że jest takie powszechne przyzwolenie na sianie nienawiści. I wiesz, jeśli się nie jest taką osobą, to się tego nie słyszy, nie? Bo to jest gdzieś tam w tle, na to się nie zwraca uwagi, ale jeżeli to są rzeczy, które dotyczą nas osobiście, no to jest bardzo przykre. Bardzo A to przykre. w sumie jest ciekawe, o czym mówisz, bo mimo wszystko, jakby jako społeczeństwo, w wielu sondażach widać, że rozwijamy się bardziej w stronę rozwoju, a jednak widać, że te takie bardzo agresywne, ofensywne kampanie wyborcze sprawiają, że jakby właśnie w tych rzeczach mimo wszystko jest gorzej z roku na rok, nie? Że jakby Tak, ten hejt się zdecydowanie. nasila. To jest. Jest, wiesz, znaczy tak, bo z jednej strony jest coraz większa świadomość i coraz więcej osób otwarcie wspierających widać na ulicach, nie? I to widać, wiesz, te tęczowe gadżety to jest super rzecz. To po prostu wiesz, że czujesz się bezpieczniej, nie? Jak widzisz kogoś takiego. Ale z drugiej strony te skrajne środowiska się jeszcze bardziej radykalizują i jeszcze bardziej uważają, wiesz, że można, trzeba i w ogóle dlaczego nie. To znaczy, nie wiem, czy pamiętasz tą klauzulę sumienia w firmie, co to było, u drukarza, nie? Jego tam obronili, że faktycznie mógł odmówić, coś Aha. miał. Coś miał, bo to byli Wydrukować jakieś pakiety. homoseksualiści, absolutnie nie? Tak. Miał wydrukować chyba jakieś na pikietę. Ulotki, coś, Tak. etykiety, tak, coś, zaproszenia, nie wiem, coś. Wtedy banner jednak nie działa. Tak. A no to skoro. Dzisiaj zobaczyłem w sumie na TikToku pana Mencena, który był zachwycony globalnym ociepleniem, ponieważ we Wrocławiu sobie siedział na ławeczce i okazało się, że jest mu cieplej niż zazwyczaj, co bardzo mu się spodobało. No i jestem ciekaw, czy ty też bardzo się cieszysz z tego słoneczka, które jest nad nami. Się totalnie nie cieszę i ja zachęcam pana Memcena, żeby sobie na tej ławeczce, na przykład na placu Nowy Targ, tak, są takie boskie, czarne, no to takie trochę jak szezlongi, leżaki, nie wiem, coś na takim wybetonowanym placu. Ja polecam panu Sławomirowi, żeby tam sobie posiedział, a nawet poleżał latem, tak na pełnym słoneczku, jak będzie te 30 parę stopni. Chociaż z drugiej strony to może być później jakiś pozew za namawianie do samookaleczenia czy czegoś tam. No cóż, wiesz, ja jestem dosyć wiekowa, bo ja mam 47 lat i ja pamiętam, jak ja miałam lat tych kilkanaście i lata wtedy były takie, że wiesz, że ja się szłam opalać w bikini, jak było 25 stopni, bo to już było ciepło, nie? I wtedy pamiętam, że jak były takie dni, 2-3 w ciągu lata, w których temperatura przekraczała 30 stopni, to były alerty takie, sieć typu RCB, tylko wiesz, radio, telewizja, te dwa programy na krzyż, że siedźcie w domu, nie wychodźcie, pijcie dużo, bo jejciu, ponad 30 stopni, no straszne fale upałów. A teraz? Teraz w tym roku byłam przeszczęśliwa, bo nie zbliżało się do 40, nie, u nas. A to było i tak globalnie najgorętsze lato i pewnie najchłodniejsze reszty naszego życia. No więc ja słyszałam te wszystkie opowieści o fantastycznie, że jest cieplej, będą banany nam w ogródkach rosły i inne ananasy. No tak, to właśnie z tego nurtu myślowego Konfederacji wychodziły te teksty. No to nie będzie tak wyglądać, że będą banany. My przede wszystkim najpierw uschniemy, bo bardzo kiepsko gospodarujemy wodą. A po drugie, jak będzie padać, to będzie padać tak, że nas zatopi od razu, albo będziemy mieli takie kule gradowe.
I to też nie jest nic fajnego. Te wszystkie gwałtowne zjawiska pogodowe to jest właśnie to, co się będzie wiązać z tą coraz bardziej przegrzanym klimatem, nie? No tak, Coraz bo więcej energii i zniszczenia. w tym roku planowałem właśnie wyjazd na Cypr, na wakacje i dosłownie są już informacje, że okej, jakby możesz jechać, ale lepiej nie w lipcu, sierpniu, bo to już nie jest, tam już się nie da jakby w tym okresie funkcjonować, nie? Więc myślę, że to jest przerażające, no ale jakby wiemy, że jest ten problem. Ludzie, którzy raczej stoją przy nauce, wiedzą, że istnieje problem. No i pytanie, jak lewica chce działać z tym, nie? Jakby jakie są pomysły, w jakim kierunku chcecie iść? Wiesz co, no przede wszystkim my chcemy odchodzić od paliw kopalnych, nie? I chcemy do 2040 roku nie produkować energii z emisji, tak? Czyli atom, OZE i wszystko inne, co się da, byle tylko to były nieemisyjne źródła energii. Po drugie, chcemy zadbać o przyrodę i zabezpieczyć to, co mamy. Ja mieszkam w Obornikach Śląskich, to jest miasteczko pośrodku lasów. Mi się średnio podoba pomysł pożaru. Naprawdę średnio, bardzo. Podejrzewam. Jak widzę właśnie obrazki z Grecji, Włoch. Kurczę, ostatnio w tym roku były obrazki z Nowego Jorku, bo się lasy w Kanadzie paliły. No, bardzo nie chciałabym tego doświadczyć. Bardzo, bardzo nie chciałabym tego doświadczyć. A to wymaga naprawdę przestawienia naszego myślenia o środowisku dookoła nas i działania na jego zabezpieczenie i wzmocnienie, nie? Bo tylko to nas jest w stanie obronić. Oczywiście do tego oprócz niskoemisyjności my musimy. To wszystko mamy w programie, nie? Natomiast oprócz tego, co też mamy w programie, musimy zacząć myśleć o naszych miastach, bo to są najbardziej. Nas będzie najbardziej dotykać przegrzanie latem. I to jest coś, no nie postawimy sobie wielkich klimatyzatorów. Tymi klimatyzatorami są na przykład jest zieleń, drzewa w mieście, nie? Na tych naszych wybetonowanych miastach. I to jest coś, o co powinniśmy dbać i rozbudowywać i zrywać ten beton i sadzić zielone najszybciej jak się da. Póki jeszcze zdąży wyrosnąć, zanim to słońce wypali. No tak, czyli zero rewitalizacji, tak? W tym takim naszym polskim stylu. Wiesz, tak. To właśnie, ej, ale wiesz, rewitalizacja ma w sobie coś z witalnością, czyli życiem. Ja nie wiem, gdzie ten beton żyje, nie? Jak się na niego patrzysz, to so-so. A skoro już się, widzę tutaj się pojawia na czacie sporo osób z tej prawej strony, ludzi wspierających też często Konfederację i przedsiębiorców, jak obstawiam, albo aspirujących przedsiębiorców, to warto też o nich porozmawiać i o miejscach pracy. Bo opierając się na artykule z ostatniego czasu z Trójmiasta, gdzie w Gdyńskim Urzędzie Pracy pojawiły się ulotki, aby jeśli nie masz pracy i jest ci ciężko, to może załóż sobie żabkę. I ja myślę, że nie do końca jest to dobry pomysł dla każdego, kto zmaga się jakby z bezrobotnością aktualnie, żeby inwestować w rzeczy, o których coraz więcej słyszymy, nie? Bo jakby coraz więcej wychodzi newsów, filmików o tym, że jednak inwestowanie w żabkę to jest bardzo spalony pomysł. I ludzie, którzy zakładają, jakby kuszeni wizją bycia bogatym, okazują się potem, że kończą z ogromnymi długami na kolejne pół życia. Tak, żabki to jest taki przepis, jak komuś zrobić krzywdę. Ja byłam w mijającym tygodniu na spotkaniu dotyczącym właśnie franczyzobiorców i ajentów, bo u nas właściwie nie wiadomo, kto jest kto, nie? Czy jesteś franczyzobiorcą, czy ajentem. Nie mamy jakichś takich sensownych przepisów na to i trzeba je w końcu uregulować i my już mamy ustawę przygotowaną, robiącą coś z tym. Mam nadzieję, że możemy ją jeszcze rozwinąć i jeszcze parę fajnych rzeczy do niej dorzucić, bo to jest tak zwany dziki zachód. Nie wiem, czy to nazwać nawet dziki. No, a może dzikim zachodem. To znaczy, to, co się dzieje z żabkami, to jest postawienie jednego pojedynczego człowieka kontra wielka korporacja, która właściwie może robić z tobą wszystko.
I kończy się tak, że właśnie podpisując tą umowę, która ma ci zagwarantować kilkunastotysięczne przychody i dochody miesięcznie, bo tak to jest reklamowane, wieszasz sobie na szyi ogromny problem, którego jeszcze nie wiesz, że będzie. Przy czym właściwie jesteś pracownikiem bez umowy o pracę, musisz ten sklep trzymać otwarty świątek piątek, no bo jakby nie obowiązuje cię wolne niedziele, tak, niedziele niehandlowe, to gdzieś święta niehandlowe nie ma, po prostu masz żabkę, jedziesz z koksem, proszę bardzo. I to jest morze nadużyć, naciągania ludzi i znalezienia się i wciągania w ludzi bardzo wrogie środowisko. I ta nierównowaga sił i nierównowaga dostępu do informacji, to znaczy, wiesz, jak podpisujesz tą umowę, to na co dokładnie się zobowiązujesz, do czego, bo firma może to zmieniać jednostronnie, albo pod tymi, wiesz, tajemnymi hasłami nagle się okazuje, że są bardzo dziwne rzeczy zawarte. To jest coś absolutnie dramatycznego. Jeszcze bardziej dramatyczne jest to, że jesteś sobie człowiekiem zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, czyli osobą, która ma problem ze znalezieniem, zapewnieniem sobie środków do życia, i Urząd Pracy zachęca cię do tego, puszcza cię właśnie w szpony firmy, na którą jest multum skarg, nie? I wszyscy generalnie wiedzą od 15 lat albo lepiej, że tam się źle dzieje, bo to jest tak długi czas. Nie? Tylko do tej pory tym osobom się mówiło, że no, innym wychodzi, a ty to jesteś nieudacznik, siedź cicho, nie? Bo cię pozwę. Tak, czyli i tak się bawimy. Myślę, że ustawa o franczyzach byłaby czymś, o co byście walczyli? To jest coś absolutnie koniecznego, bo to nie jest tak, że są tylko złe, są też dobre franczyzy. To jest generalnie jakiś tam pomysł na robienie czegoś swojego, nie? No ale są też firmy, które to wykorzystują, ten brak regulacji. No, państwo jest generalnie od tego, żeby trzymać zapyski, regulować i wyrównywać szanse, tak? No, a jeśli chodzi o franczyzę, nie tylko, ale jeśli chodzi o franczyzę, no to my tego nie robimy i powinniśmy, i naprawdę bardzo szybko. Z ostatniego punktu, który przygotowaliśmy ze strony nas, zaraz przejdziemy do pytań od widzów, które są też dość ciekawe. Jest taki punkt, że lewica ma bardzo wysokie szanse na drugi mandat na Dolnym Śląsku. I że mobilizacja w tym kręgu jest szczególnie ważna, no bo możemy zaciupać troszkę konkurencję. Tak? Czyli. Tak, to znaczy drugi mandat dla lewicy oznacza, że nie będzie drugiego mandatu dla Konfederacji. Czyli także to jest naprawdę taka walka, nie? Także warto, naprawdę warto, głosujcie na lewicę. Idzie nam świetnie, robimy super kampanię i mamy bardzo fajną listę, więc warto. I poza tym, co jest najfajniejsza, no i koniec, nie? No, nie zgodziłbym się, gdybym tutaj mnie nie było, ale porozmawiamy o pytaniach od widzów. Pierwsze jest takie, jak zwierzęta. Prawo o zwierząt, o psy na łańcuchach, polowanie w czasie rekowiska. Był pomysł na zmianę tego, oczywiście zniknął, jak większość całkiem spoko pomysłów. Czy lewica będzie chciała wracać do tematu, czy będzie chciała atakować ten temat? Lewica będzie chciała atakować ten temat, lewicy bardzo, i mi się bardzo nie podobają psy na łańcuchach, w ogóle mi się nie podoba myślistwo i polowanie na zwierzęta w czasie rykowiska i okresów ochronnych zwłaszcza. W ogóle, nie, ja nie rozumiem, nie wiem co to jest, to jest sport, tak zwana tradycja, co to ma być, maczyzm, to dobro zwierząt, w ogóle, nie rozumiem tego. I okej, okay, no nie, absolutnie. Nie, koniec, lewica ma to, że nie będziemy się bawić. Znaczy będziemy robić wszystko, żeby nie wiem, czy słyszeliście, bo to jakoś w tym roku albo pod koniec zeszłego padło, że myśliwi to są tacy nasi snajperzy. I to było coś absolutnie wzruszającego, bo zwłaszcza po tym, jak się widzieli z przypadku, że tam dzika pomylą z sąsiadem, z jakimś człowiekiem w sadzie. No, dzięki za takich snajperów. Nie, nie, nie potrzebujemy takich snajperów. Potrzebujemy
takiej spokojności więcej dla naszych zwierząt po lasach. Jeszcze jeśli jak w tych trudnych warunkach ocieplającego się klimatu, kurczę, udaje im się tam żyć i w ogóle jakoś cieszyć tym życiem, to nie strzelajmy do nich. Tak, tym bardziej, że często podają jako argument tą regulację, tam wystrzeliwanie dzików, a kiedy się Jasne, patrzy jasne. na statystykę, to często wychodzi, że na przykład 3 albo 4 razy więcej dzików zostało wystrzelanych niż powinno, nie? Więc jakby wszystko jest tam To takim miały być zamieszaniu. kaczki, wiesz, to pomylili i akurat nie w dzika trafili, bo to na pewno tak było, nie? Bo wiesz, no, jak konie potrafią zastrzelić jako jelenia, kurczę, wiesz, tych, cudowne, no nie, 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 tak, nie. To znaczy, wiesz, i tak, regulacja, regulacja, tylko ja im będę dawać, będziemy je karmić, nie? Najlepiej pod amboną zimą, żeby nie było regulacji takiej naturalnej, a później będziemy mogli do nich strzelać, to jest takie super regulacja, nie? Ja wyreguluję. No i chyba zbliżamy się do najbardziej memicznego fragmentu tematu, który przypadł nam na dzisiejszą rozmowę. Czyli co sądzisz o wrocławskich tramwajach? Czy korzystasz, czy polecasz, czy wpisałabyś do przewodnika turystycznego? Generalnie tak, generalnie tak. Ostatnio się nawet już tak nie wywrocławiają. Może przez to, że gruntowne remonty torowisk nastąpiły w końcu. To nie tak, że zupełnie, nie, ale mniej, chociaż jeśli chodzi o wywrocławianie się tramwajów, to dla mnie, słuchajcie, jeżeli będziecie się zastanawiać, czy przyjechać do Wrocławia i przejechać się we Wrocławiu tramwajem, to dla mnie takim, gdzieś w tym, w internecie jest ten filmik, jak tramwaj we Wrocławiu skręcił w złą ulicę. I się okazało, że tam nie ma zasilania prądem, więc pasażerowie wysiedli z tego tramwaju na prośbę motorniczej, wypchali ten tramwaj z powrotem tej ulicy. I to, słuchajcie, i to jest absolutnie najlepsza rzecz. To się nigdzie indziej nie mogło wydarzyć, tylko we Wrocławiu, bo mimo, że mamy wywrocławiające się tramwaje i różne inne fanpage'e, które się na tym skupiają i nie tylko, to kochamy je i podzielajcie naszą miłość i zapraszam do wrocławskich tramwajów. Ale ja myślę, że to jest fajna przygoda, nie? Wracasz do domu i nikt by ci nie uwierzył w sumie, nie? Poza Wrocławiem, że w trakcie drogi Czy musiałeś pchać naprawdę się tramwaj. wydarzyło? Ja dzisiaj pchałam tramwaj tymi ręcyma, tymi. Kolejnym pytaniem od naszej Wicki jest to, czy stara lewica was nie uwiera? Bo tutaj Wicka na przykład czuje dysonans z tym wszystkim, że jednak jest mocny, odczuwalny światopoglądowo różnice między tą nową i starą lewicą. I no i jak wy się w ogóle odnajdujecie w tym jednym zgrupowaniu? My jesteśmy obecnie zestawem kilku partii, nie tylko tam stara i nowa, i nowsza, i bardziej na lewo, i bardziej tak centralna lewica, i bardziej tak w środek lewicy, i wiekowo też jesteśmy różni. Jest różnie, to jest polityka. My ze sobą dyskutujemy się, kłócimy się, totalnie nie zgadzamy czasami, ale mimo wszystko. Dobrze nam prowadzenie w sumie tej lewicy wychodzi. I to jest tak, ja oczywiście nie będę mówić co. Czasami jak czytamy, nawet nie w kampanii, tylko poza, w wypowiedzi innych ludzi z nurtu lewicowego, to mamy, ojej, co tu się wydarzyło. Ale z drugiej strony to jest fajne, bo to tylko pokazuje, że jednak coś nas przy tej lewicy trzyma, mimo wieku, na przykład doświadczeń życiowych czy jakiejś tam wizji świata, i na to jest miejsce. I ja też, ja często się spotykam tym, że wiesz, że wszyscy powinniśmy iść tak noga w nogę, tak równo maszerować i mówić to samo i tak dalej. I jestem bardziej fanką tego, że wiesz, o ile, nie wiem, jak jesteś w mojej partii i się z programem partii nie zgadzasz, no to jasne, nie rozmawiamy, ale tego programu nie mamy o wszystkim i stanowisk nie mamy o wszystkim. Jest dużo miejsca, żeby się kłócić. I to kłócenie się i niezgadzanie jest w sumie spoko, bo jesteśmy ludźmi, nie? No tak, coś z Także. tego wynika, nie? Przynajmniej można jakoś dochodzić do konsensusów. A tutaj jest też pytanie, pewnie mogłabyś o tym odpowiadać przez kilka godzin, więc możemy się skupić na takich rzeczach, które ci pierwsze wpadną. Jaki jest program gospodarczy lewicy? Jestem ciekaw. Bo dużo się pewnie mówi, jako z perspektywy lewicy, pewnie dużo słychać o światopoglądzie, pewnie bardzo się odbijacie na tle innych partii światopoglądowo. No, a często ta gospodarka jest na drugim planie, co uważam za niesłuszne, no ale
Możesz powiedzieć w kilku zdaniach, jakbyś odpowiedziała na to O, pytanie. gospodarka, ej. Jeżeli coś mnie do lewicy przyciągnęło, to głównie gospodarcze rzeczy, bo to są zawsze dwa nurty, nie? Ludzi, którzy przychodzą do mojej partii na przykład, to jedni są kierowani, wiesz, światopoglądowo, a drudzy gospodarczo. No i podczas, wiesz, wsiąkania w partię, wiesz, łapiesz te drugie tematy. Mnie lewica przyciągnęła gospodarczo. I mnie partia przyciągnęła gospodarczo, bo lewica i gospodarka to państwo, które pilnuje rynku, tak? Które nie dopuszcza do nadmiernej przewagi pewnych organizacji gospodarczych, nie? Przedsiębiorstw, korporacji i tak dalej, bo to zawsze jest kosztem społeczeństwa obywateli, czyli tak naprawdę rynku. Czyli tak naprawdę rynku, bo szanowni, tak naprawdę najważniejsze jest to, ile my jako osoby pracujące możemy kupować, produkować, udzielać się. To wszystko nazwijmy, nie wiem, produktem, tak? Produkowaniem. Czy to będzie produkcja, nie wiem, artystyczna, czy to będzie edukacja, czy to będą, nie wiem, śrubki, samochody, cokolwiek, to nazwijmy to produktem. I to wszystko robimy my, pracując, dlatego te pomysły gospodarcze lewicy głównie skupiają się na tym, żeby nam się dobrze pracowało. Czy jako pracownicy, czy jako osoby prowadzące mniejsze, czy troszkę większe firmy, żeby nasze interesy były równie reprezentowane i chronione. Bo wszystkie rzeczy, które nie zapewniają nam tej równości, są złe dla nas wszystkich, całego społeczeństwa. Więc takie państwo, które inspekcją pracy wyrównuje zasady gry na rynku, to znaczy jak ja płacę tyle osobom, które u mnie pracują, to ty też musisz zapłacić co najmniej tyle. Mówimy o minimalnych pensjach i wynagrodzeniach i warunkach pracy. Mówimy o tym, żeby, i to jest bardzo ważne dla gospodarki, bo to jest też o tym samym wbrew pozorom, mówimy o wzmacnianiu związków zawodowych, ale mówimy też o wspieraniu trendu do współdecydowania o zarządzaniu firmami przez pracowników. To są rzeczy, które są na przykład w Niemczech, a wiadomo jak tam stoi przemysł i wszystko, a u nas wciąż tego brakuje, ale mówimy też o opodatkowywaniu dużych korporacji, o chronieniu swojego rynku przed zalewem jakichś dotowanych, w złych warunkach wytwarzanych rzeczy, o pilnowaniu jakości, o rozwoju nauki i dotowaniu przez państwo innowacyjności. Bo to jest też coś, co my powinniśmy zacząć robić szybko, jeżeli chcemy na przykład myśleć o zagwarantowaniu miejsc pracy osobom, które obecnie pracują na przykład w górnictwie i w tych wszystkich węglowych elektrowniach na przykład, które będziemy zmieniać na atom i tak dalej, i tak dalej. No tutaj w sensie właśnie pojawił się komentarz od Czesi. Ja myślę, że to jest fajnie, bardzo fajnie mówi o gospodarce lewicy, że im jestem starszy, tym gospodarczo też. Jestem pracownikiem, nie magnatem. Mam wrażenie, że ludzie po prostu, kiedy już wybudzają się z tego takiego młodzieńczego, a świat jest mój, wszystko jest moje, okazuje się, że fajnie mieć na przykład zabezpieczenie, kiedy nawet próbujesz podbijać świat, bo myślę, że lewica nie ma nic przeciwko temu, ale fajnie, że jeśli podwinie ci się noga, to masz jakieś zabezpieczenie i ktoś ci pomoże i państwo może ci pomóc w tym. I że tak naprawdę, no nie wszyscy będziemy miliarderami. I właściwie nie. Lewica jest o tym, że żeby godnie żyć, nie trzeba być miliarderem, milionerem. Można być po prostu się urodzić w obojętnie jakich warunkach i powinno mieć się prawo do godnego, bezpiecznego życia i do systemu, w którym się żyje, które pozwala na realizację tego, kim jesteśmy. Tak? Bo lewica mówi też o tym, że praca to nie jest tylko wytwarzanie czegoś, jakichś dóbr, nie wiem, produktu, tak? Że praca to jest też godność, to jest wartość sama w sobie. I to takie coś, co tworzy nasze społeczeństwo i je buduje. Więc
To jest super ważne. To jest super ważne i to wspieranie się i to nie spuszczanie nikogo, wiesz, w dół, no trudno, trzeba było bardziej, nie? Trzeba było się więcej uczyć, zmienić pracę, wziąć kredyt, coś tam. To jest bardzo kłamliwe i to jest tak naprawdę osłabiające nas wszystkich jako społeczeństwo. A tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, mamy tylko siebie jako społeczeństwo. I tylko sami sobie gwarantujemy bezpieczeństwo, nie? I dajemy sobie godne warunki, więc usługi publiczne, więc zabezpieczenia socjalne, gwarantowaną pracę, nie? Czyli gwarancję zatrudnienia, jeśli chcemy, to ej, pomóżmy sobie, jesteśmy w stanie to zrobić, dać sobie pracę, jeżeli jej potrzebujemy, nie? No tak. A jaki jest pomysł na edukację? Tak, skaczemy do kolejnego pytania. Ja mam dużo dzieciów, bo ja mam piątkę dzieciów. Ja im tak serdecznie współczuję. Ja im tak serdecznie współczuję, bo to nie jest tak, że ja mam jakieś wielkie uwagi. Znaczy, każdy z nas spotkał na swojej drodze zapewne jednego, przynajmniej jedną, albo jedną osobę nauczycielską, która nie powinna robić tego, czym się zajmowała. I tych, a do tego jeszcze dochodzi system, który jest fatalny. Oprócz tego, że chcemy edukację dofinansować, wyczyścić program, przestać dzieciom i młodzieży kazać wkuwać wiecznie wszystkiego i robić jakieś takie szalone wymogi, jeśli chodzi o wiedzę encyklopedyczną, to ja bym na przykład. Ja, ADHDówka i moje nieneurotypowa i moje nieneurotypowe dzieci dla nas. To był i jest dramat, bo z jednej strony mamy system taki pruskiej edukacji, gdzie musimy siedzieć, kuć i w ogóle ręce przy szwach, na baczność i w ogóle, a jak nam się nudzi, dostajemy po uszach jeszcze bardziej, bo jest nam tym ciężej, że tego od nas wymagają i strasznie nieciekawe rzeczy nam mówią, a przecież nauka jest ciekawa, to jest takie super ciekawe. Ja pamiętam, jak ten. Ja to mówiłam moim dzieciom, że wiecie, ja wiem, że słuchajcie, idziecie do szkoły i tam będzie strasznie. A ja wam mówię od razu, że to będzie dramat. Ale sama w sobie nauka i to, czego będą chcieli was nauczyć, w różny sposób, mam nadzieję, że dobrze traficie, trzymam kciuki, to jest strasznie zarąbiście, fantastycznie ciekawe. No tylko sprzedają wam to po prostu w głupi sposób, nie? Ja się zawsze z nimi śmiałam, że wiecie, no, jak uczycie się o ptakach, to weź, a tam kości, a to tamto, a jakbyście mieli temat zajęć kałomocz, to w ogóle inaczej by wchodziło, nie? Bo co to jest kałomocz, nie? I już od tego można zupełnie inną ciekawą. Oczywiście ja tu upraszczam i to nie do końca tak wygląda i tak dalej, ale chciałabym, żebyśmy uczynili te kroki w celu wyzwolenia naszej edukacji w Polsce z Prus. No tak, ja Nie? myślę Z też, tego polskiego że stylu. często się w sumie słyszę o tym, że jakaś szkoła eksperymentowała chyba z brakiem ocen. Też coraz popularniejsza szkoła w chmurze, gdzie dzieciaki po prostu uczą się po swojemu i wcale nie są gorsze w wynikach. Więc chyba fajnie by było otwierać się, nie? Na różne podejścia i po prostu wybierać. Tym wiesz, no już sam system, bo to jest tak, sam system oceniania, po co to jest komuś potrzebne, no po co? To znaczy, wiesz, no na końcu to jest po to, żebyś się dostał na studia, nie? Ale generalnie to ryjesz tam ileś, ryjesz, niszczysz swoje dzieciństwo i młodość wczesną, nie? Ryjesz, siedzisz, kurczę, no jesteś super geniuszem, to może tyle nie potrzebujesz, po co święcać, no ale to tam promil jakiś, nie? Ale tak ryjesz, wiesz, zdajesz te egzaminy, wiesz, kolekcjonujesz czerwone paski, dostajesz się na tą uczelnię i kurczę, tam dalej musisz ryć i później na końcu dostajesz jakiś super prestiżowy, wiesz, zawód i tam dalej musisz, w ogóle... To jest takie strasznie przemocowe. To jest takie. To generalnie wyklucza, a nie włącza. Nie? To w ogóle nie dopuszcza do systemu, do jakiejś świadomości tego, w tym systemie, tego, że ludzie są różni i te nasze mózgi różnie działają i naprawdę nie jesteśmy w stanie tego tak robić. I to ocenianie jest właściwie. Nikomu do niczego niepotrzebna, nie? W trakcie nauki. Totalnie, zupełnie nie. Więc no, ale niestety, zanim to się ruszy, to chyba moje wszystkie już skończą szkołę. Ja myślę, że strasznie się to utarło, nie? Że zawsze tak było, więc tak jest. Fajnie było w sumie otworzyć się na No, ekspertów, którzy o tym bo mówią. tak.
Tak, bo Ale tak. potrzebna zmiana władzy chyba do tego jednak. Wiesz co? Więcej. Jest dużo organizacji NGO-sów i ludzi w ogóle zainteresowanych, które się zajmują tym i myśleniem w ogóle edukacji. Wiesz, już coraz popularniejsze to mówienie o tych fińskich szkołach, nie? I systemie, czy ostatnio był bardziej ten, że tam fiński, islandzki jest jeszcze bardziej zarąbisty, nie? Ale oprócz zmiany władzy, to wiesz, największy, najbardziej trzeba chyba mindset zmienić, bo mamy taką kulturę, to nie tylko my, ale u nas ona też występuje, takiego powielania, jak mi było źle, to tobie też będzie źle. Ja dałem radę, to ty młodzieży dasz radę, nie? Też coś To jest słyszałem. takie przekazywanie tego ucisku, to jest po prostu jakby, jak z tym skończyć, nie? Jak z tym skończyć? No, to już chyba zmiana na poziomie mentalnym, to już też są lata. No. Ale kiedyś trzeba zacząć, nie? Kiedyś trzeba pierwszy krok Nie, gdzieś no postawić. już, nie? Skoro o zaczynaniu i jakichś wielkich zmianach, to może teraz coś o patodeweloperce. Jedna z słuchaczek zapytała, jak chce pani walczyć z patodeweloperką, samowolką budowlaną i ogólną betonozą? Z betonozą to już mówiłam, że to musimy ten, po pierwsze, to jest, bo tak, betonoza to są samorządy głównie, nie? I to oprócz tego, że zresztą niedługo będziemy mieli nowe wybory samorządowe, ale oprócz działania takiego na samorządy i zmieniania, nie wiem, uczenia, zresztą ja myślę, że samorządy raczej nie są, nie będą jakoś szczególnie oporne przeciwko temu, żeby coś z tym robić, o ile wskaże im się palcem, że tak mają, a po drugie, że da im się na to środki, jakoś do tego zachęci. Bo to jest ważne. Samorządom lubimy i lubiło się zawsze narzucać nowe rzeczy do zrobienia, a za tym totalnie nie szło finansowanie. To znaczy, no, to masz zrobić to, to, to i to, masz tu 2 złote i jedziesz, nie? No to nie jest ten styl. Natomiast jeśli chodzi o patodeweloperkę, to oczywiście najważniejsze, co zmiecie patodeweloperkę, to jest naprawdę państwowy, rządowy, samorządowy program budowy mieszkań komunalnych i na tani wynajem. Nie ma innej metody. Tego się nie załatwi ani regulowanym czynszem, ani zmianami przepisów o tym, nie wiem, regulujących wielkość mieszkań, jakość usług w okolicach i tak dalej. Nie zmieni się tego, tym bardziej dopłatami do kredytów, to zawsze działa tak samo. To już przez 30 lat to przerabiamy i wiemy, jak to wygląda. To niestety zmieni, znaczy niestety uważam, w końcu to zróbmy, zacznijmy budować państwowe, samorządowe mieszkania komunalne. To są mieszkania, które będą dostępne. No i wtedy dealujcie patodeweloperzy z tym. Tak, czyli wolny rynek i gracz, który nie jest po prostu nastawiony, tak? Szybki rynek kontra wolny rynek, tak. Tak, jest pytanie, takie bardziej, co ty uważasz? Jaka jest szansa, że wygracie? Z mojego otoczenia wszyscy głosują na lewicę. Czy jest szansa? Jest po co wstawać na wybory? Jak myślisz? Zdecydowanie jest po co wstawać. Mi się marzy wynik lepszy niż w 2019 roku, tak naprawdę. Chociaż i powiem wam, że to jest tak, że jak porównuję to, jak mi się teraz zbierało podpisy, a 4 lata temu, na przykład pod listami wyborczymi, to jest w ogóle niebo a ziemia. Jak teraz mi się rozdaje materiały, a jak mi się rozdawało 4 lata temu, to też jest niebo a ziemia. To znaczy, oczywiście, o, komuchy to się zdarza, nie? Ale tyle, ile ludzi, o, super, tak, głosuję na was, wspieram i tak dalej. I okej. To jest Wrocław i okolice. To jest dosyć, wiecie, tak, nie pisowo i no dobra, konfederatów mamy, nie? No ale oni zawsze, nawet oni mi czasami podpisywali listy i mówili, o, niech świat zapłonie, nie? No, ty już się pali, gościu, trochę się spóźniłeś, no ale dzięki za podpis, nie? Także spoko. Ja myślę, że warto i trzeba i ej. No No jest i jeżeli warto. jesteś osobą, która ogląda tego streama z jakąś tam polityczką, to myślę, że to jest dobry już moment, żeby pójść na wybory, nie? Bo to jest naprawdę spore zaangażowanie, a wiele ludzi nie ma takich zasobów, żeby nawet tak się zaangażować.
No tak, no i myślę, że warto spróbować, nie? Warto dać wam szansę i zobaczyć, co pokażecie. No bo mieliśmy już wiele okazji do sprawdzenia platformy PiSu i no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dostałem też pytanie od Marty. Czy planujesz w Halloween wybrać się we Wrocławiu na Sober Rave, czyli taką trzeźwą imprezę? Rave. Sober Kurczę. Rave. Znaczy, ja jeśli rave i w ogóle jakiekolwiek wygibasy i tańczę, a lubię, naprawdę lubię, to tylko sober zawsze. Nawet w czasach, kiedy piłam alkohol, bo teraz go nie piję. Bo przy mojej koordynacji i trzymaniu pionu naprawdę alkohol i tańce to nie szło w parze, więc jak chciałam utrzymać pion, a chciałam, to jednak sober. Bardzo bym chciała, szczerze powiem, bardzo bym chciała. Od naprawdę długiego czasu marzy mi się pójście gdzieś na jakieś hulanki i swawole. Może akurat nie sober rave, zadzwonię do mojej ulubionej koleżanki, z którą zawsze jeżdżę potańczyć. A nuż się uda. Okej, czyli to zweryfikowania. To teraz troszkę grubszy kaliber. Trochę gadaliśmy o tym przy psychiatrii. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dorzucić odnośnie naprawy służby zdrowia? Czy jest to właśnie to dofinansowanie, czy... Wiesz co, dofinansowanie to jest pierwsza rzecz na już, nie? Bo to jest absolutny must. Tam się nic nie wydarzy, jeżeli nie pojawią się nowe pieniądze, bo to nas się przez wiele lat mamiło tym, że nie, no po prostu zarządzanie poprawmy, bo jak będziemy tutaj kursy menadżerskie w zarządzaniu służbą zdrowia, to w ogóle naprawdę z tej jednej złotówki da się wydać 10. Spokojnie, w ogóle przy dobrym zarządzaniu to się da zrobić. No ale to dobre zarządzanie sprowadzało się tak naprawdę do tego, że się zwalniało tak zwany biały personel i się czy zamykało się szpitalnie kuchnie i stołówki i się robiło jakieś ten kupowało się w jakichś tam firmach cateringowych, takich dużych i to było absolutnie straszne, zresztą nie wiem czy ktokolwiek pewnie w Polsce był kiedyś w szpitalu, doświadczył posiłku szpitalnego i wie jak to potrafi strasznie wyglądać, niestety chociaż ja kilka razy akurat nie trafiłam na szpital z kuchnią i to jest różnica. To jest naprawdę różnica, a nie z cateringiem. Ale oprócz tego to nie jest tylko to. To są jeszcze darmowe leki na przykład. To jest przyjrzenie się temu, jak się szkoli i kształci u nas osoby no, lekarskie na przykład, nie? Bo tam się też dzieją bardzo nieciekawe rzeczy w tym środowisku. I myślę, że ja się tak twierdzę odważnie, że jak kiedyś była taka straszna rewolucja, jeśli chodziło o zawody prawnicze, nie? To by się taka rewolucja trochę też przydała w zawodach medycznych, nie? Tych lekarskich. Tam też się naprawdę, jeśli ktoś jest w tym środowisku bliżej i słyszy te opowieści, to jest drastik. Jest tego To sporo. by... Jest tego dużo, bardzo. A to jest bardzo trudny i bardzo potrzebny zawód, więc powinniśmy się też na nim pochylić z miłością, nie? I czułością. A jaki jest Twój stosunek do opodatkowania korporacji? Czy mają już Ten. wystarczająco ciężko, czy... Oni w ogóle nie mają ciężko. Oni w ogóle płacą jakieś podatki oprócz VAT-u, co też tak wszystko robią, żeby nie płacić. Nie sądzę, więc tak, jak najbardziej. No tak, cisnąłabym ile tylko się da tu. Później będą eurowybory, to też polecam wszystkim, żeby ich cisnąć już europejsko, to zawsze można więcej wycisnąć, nie? Ja to zawsze widzę opodatkowanie korporacji, jak te słynne podsumowania Facebooka, za którymś tam rok 4300 euro chyba, nie? Roczny podatek od Face'a. I to było lat temu 5 chyba, coś takiego, więc nie, jakieś tam 2001, nie? Więc Rzeczywiście. no. Tak się Mogą się płaci panu podatki, jak się jest pozdrowić. skarbą. No to chyba trochę możemy to połączyć z pytaniem, czy jest pomysł na zatrzymanie inflacji? Chociaż już dostaliśmy informację z Narodowego Banku, że inflacja nie rośnie, że ceny maleją. Sam Twitter zaznaczył, że to jest fake news, ale ich nie za bardzo obchodzi to, co jest fake newsem. Najlepszą bronią i zabezpieczeniem przeciwko inflacji są usługi publiczne. Naprawdę.
dobra ochrona zdrowia, edukacja, transport zbiorowy, mieszkania dostępne, tak, komunalne, kurczę, posiłki w szkołach. Jest tego dużo i może być jeszcze więcej. To jest najlepsze zabezpieczenie przed inflacją, bo to jest coś, dopóki nie zaczniemy się inaczej posługiwać no, myśleniem o gospodarce, czyli nie przejdziemy z austriackiej szkoły do nowoczesnej teorii pieniądza i tak dalej, no to nam się to pewnie będzie zdarzać, a jeszcze żyjemy w szalonym świecie, gorącym świecie, w którym nasza energia, od której jesteśmy totalnie zależni, bez której umrzemy po prostu w 3 sekundy, nasza cywilizacja będzie tylko rosła i będzie tylko coraz droższa, no to niestety możemy być na nią narażeni, ale no są sposoby na to, żeby się przed tym zabezpieczać i jesteśmy w stanie to zrobić bez strachu. I nie powinniśmy się nigdy zgadzać na to, nigdy, żeby pozwalać sobie zaniżać jakość życia, bo coś tam, nie? Bo inflacja, bo to jest wielkie oszustwo, to jest krzywda, którą się nam robi, nam, czyli osobom, kurczę, pracującym na to wszystko, po to, żeby ktoś się mógł wypaść, nie? Zupełnie nieodpowiedzialnie. No tak, no też często się nie mówi o tym, że na inflacji najwięcej zarabia państwo, nie? I jakby to wszystko idzie do budżetu i może być rozdysponowane. Jedno z pytań jest od wrocławianina albo wrocławianki. Czy Lewica planuje wystawić swojego kandydata na prezydenta Wrocławia? Chyba są niepocieszeni aktualnie. Rozmowy trwają. Trwają, okay. Naprawdę. Czyli to wszystko jeszcze jest za kurtyną. A co myślisz o rozbudowie A4? To już ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o rozbudowę tego odcinka od Wrocławia w kierunku zachodnim, to ja raczej jestem, znaczy nie wiem, jak te plany dokładnie wymagają, bo to, na czym ja się zatrzymam, to na tym, że będą chcieli w końcu dobudować pas awaryjny. I to jest dla mnie najważniejsza informacja, bo czy oni tam dołożą jeszcze jakiś pas, to jest mało ważne, ale pas awaryjny tam według mnie jest bardzo, bardzo potrzebny, bo tam są póki co tylko zatoczki. Prędkość jest ograniczona do 110, a to i tak jest wysoko jak na takie warunki. Potem jest taki tłok, że jak coś się dzieje złego, a na drogach szybkiego ruchu potrafi się też dziać coś złego, czyli jakieś wypadki i coś tam, to jest dramat, bo to jest bardzo niebezpieczne. Więc jeśli chodzi o dobudowanie pasa awaryjnego, to owszem. No. To były w sumie wszystkie pytania, które zdołaliśmy zebrać od widzów. No i co? No i chyba będziemy powolutku kończyć. Ja Ci bardzo dziękuję, Marta. Też jeśli byście byli zainteresowani osobą Marty, to jest strona martastożek.pl, stozek. .pl, na którą możecie zajrzeć i poczytać więcej o jej planach, o planach Lewicy. No i nie wiem, czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć, korzystając z chwili? Jeszcze 2 tygodnie. Jeszcze dwa tygodnie. Trzymajcie się. Głosujcie oczywiście na mnie też, na Lewicę. A na mnie też, tak. To jeszcze raz na mnie. Tak, zachęcam, zapraszam. A później pilnujcie i obserwujcie, co będziemy robić i zgłaszajcie, co jeszcze trzeba. I pokazujcie tam palcem, bo jak już będziemy na fali zmieniającej i naprawiającej ten nasz kraj, to fajnie by było to robić dobrze i no a sami to wiecie, pojedynczo to się nie wszystko widzi. To trzymamy kciuki i no co, powodzenia. Jeszcze 2 tygodnie, tak? Dzięki wielkie. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie. I co? Trzymajcie się i do zobaczenia przy urnie. Cześć. Cześć.